Hej, witajcie drodzy widzowie, Arek od 265, zapraszam was na spotkanie, które dla was przygotowałem. Jest to spotkanie w ramach meczu towarzyskiego, który już jutro na antenach telewizji polskiej również. A że jutro nie wiem, czy się wyrobię z nagraniem tego spotkania. Polska, Rosja. Jutro o godzinie 23:45, ale że niestety nie ma tutaj 20:45, więc może ustawimy sobie 21:00. Rosja kontra Polska. O, właśnie, nawet jest ustawione 21:00. I nie mogę chyba inaczej nic zmienić, chociaż nie, mam wiosnę. No to zostawmy tak 20:30, nie, bo nie, bliżej jest 21 niż 45. No 20:30 to jest bez ten. Więc tak zostawimy. We Wrocławiu będą grać, więc może na razie. Sanderson Park. No i tak, zagramy sobie oczywiście reprezentacją Polski, a że zarządzanie zespołem zaraz zobaczycie, bo dobra, klikamy graj. Reprezentacja Polski kontra Rosja. Skład sam wybrałem, nie bawiłem się w typowanie składu jak w 100%, to znaczy bramkarz jest jak w 100% miał być. Tylko już wybór strony, przechodzę tak. I teraz tak. Może wiecie co? Ustawienia gry, ściszę muzykę. Dźwięk, głośność efektów menu, nie. O to mi chodzi. Momentach może być. Odgłosy z trybun trochę ściszę. Muzyki w grze też trochę przyciszymy. I tła turniejów też przyciszymy na 7. Trochę przyciszę. No i teraz możemy grać. Hymny będziecie słyszeć, a muszę coś jeszcze słyszeć, więc... Dobry wieczór Państwu! Witamy na dzisiejszym meczu. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego gwizdka. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest Jacek Bratkowski. Będziemy dzisiaj mieli przyjemność komentować dla Państwa międzynarodowy mecz towarzyski, gdy stawką nie są punkty, zespoły mogą zagrać odważniej. Spodziewam się naprawdę fantastycznego meczu. To będzie ekscytujące półtorej godziny, taką mamy nadzieję my i parę tysięcy widzów. Popatrzmy, w jakim składzie zagrali dzisiaj biało-czerwoni. Taka konfiguracja zawodników to system 3-5-2. Myślisz, Jacek, że trener sporo ryzykuje? A to zależy, czy boczni pomocnicy będą pamiętać o zadaniach w obronie. Brak nominalnych bocznych obrońców sprawia, że wszelkie ataki skrzydłami są szczególnie groźne. Linia pomocy będzie musiała wspierać obronę.
Na samym początku futbolu klubowego grywano zazwyczaj z zaledwie dwoma obrońcami, którzy do tego często bronili dostępu do bramki na zmianę, podczas gdy drugi włączał się do ataku. Za to napastników było aż pięciu. Dopiero wprowadzenie przepisów o spalonym spowodowało ściągnięcie środkowego pomocnika do wzmocnienia defensywy. W ten sposób powstała pozycja stopera i popularne przez długi czas ustawienie WM, czyli 3-2-2-3. Przyjrzyjmy się składowi Rosjan. Trener postawił na odważnie wyglądające ustawienie 3-4-3. Tak, ustawienie to wymaga od czwórki pomocników pełnego zaangażowania w poczynania i ofensywne, i obronne. Po minięciu tej linii w odwodzie pozostaje przecież już tylko trzech obrońców. Ofensywny potencjał takiej taktyki jest jednak ogromny. Przemysław Frankowski. Atak biało-czerwonych. Teraz szansa przed nim. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka jest na boisku. I obrońca wybija piłkę na aut. Gdyby nie ta doskonała obrona, mielibyśmy tutaj pierwszą bramkę, ale to dopiero początek meczu, więc pewnie się doczekam. Aż ty. I mamy stratę. Kurwa mać. Niestety, strata piłki. Ładnie rozwija się ta akcja. Gramy bez tego. Ależ minął obrońców. Jest! I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Trener jest zdenerwowany, bo teraz trzeba odrabiać straty. Oj, Czerwcesław, coś ci nie idzie? Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Mario Fernandez. Aleksiej Miranki. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. Bezbłędnym. Świderski, dawaj. Powiedz. Dawaj, Świder. Skutecznie zaatakował. Polacy rozpoczną wrzutem z autu. Franek łowca bramek. Przemysław Frankowski. Przywilej korzyści. Aj, ostre wejście. Sędzia powinien zareagować. Mamy żółtą kartkę dla zawodnika reprezentacji Rosji. No i musi uważać, bo jeśli dostanie następną, resztę meczu obejrzy z szatni. Uzjair. Mario Fernandez. Mozolnie budują akcję na połowie przeciwnika, by w odpowiedniej chwili spróbować strzelić bramkę. Sędzia nie przerywa. Przywilej korzyści. Polacy grają dalej. Karol Świderski. Zobaczmy, co zrobi. Dobra okazja do oddania strzału. Nie ma bramki. Piłka uderza w słupek i wychodzi poza boisko. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Mario Fernandez. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ zakręcił teraz obrońcą. Za
szybko stracili. Dobre podanie minęło linię obrony. Gdzie był spalony? Nie ma. Pata, weź mi pokaż powtórkę, gdzie tu jest spalony. Gdzie tu kuźwa spalony, ty ciuru, jesteś sam, jesteś jak ten spalony, kurde, sędzio jedbany. Tam nie było spalonego. Pominąłem tę linię, niestety. Czekamy na dośrodkowanie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Udany pressing, mają piłkę. Aj, jednak nie ma. Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego. Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem, dużo mu nie zabrakło. Fabian się wyleczył kontuzję, to jest dobra informacja, bo Fabiański wyjdzie od pierwszych minut. Gołowin. No, może teraz. Mario Fernandez. Strata w ataku. Dawaj, Świderski, dawaj, kuźwa. Jak? Świetnie, no widzę, że on kurwa macie się zabrał. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. Okazja do dośrodkowania. Mario Fernandez utrzymuje się przy piłce, szuka szansy. Bramkarz dziękuje mu za tę interwencję. Można powiedzieć, że to ciekawy, towarzyski. Psiakrep. A ja tylko Świerczak strzelił. Spotkanie rozpoczęło się po przerwie przy piłce Rosjanie. Górą teraz ładnie. Aleksiej Mirończuk. Szansa na dośrodkowanie. No to słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Jak dotąd zalicza dobry występ jego bramka. Ależ dobra okazja! Go! I okienko, proszę państwa. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Obejrzyjmy sobie na powtórce, jak znakomicie wyglądał ten długi, samotny rajd. Ewidentnie obrońcy popełnili błąd. Dali temu zawodnikowi zbyt dużo miejsca i czasu, a to w okrutny sposób zemściło się stratą bramki. No i mamy 2-0, jak to mówią, piłka wciąż w grze. No i kolejne jego dobre podanie. Karol Świderski. Eno, karateczka. Interwencja z faulem może poskutkować żółtą kartką. Mamy żółtą kartkę dla zawodnika reprezentacji Rosji. No i musi uważać, bo jeśli dostanie następną resztę meczu, obejrzy strzadki. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. No, zobaczymy. Spróbuje szczęścia z tak daleka. Czy pokusi się o strzał? Byłaby piękna bramka. Mm-mm. Dobra. Zobaczmy, jaka to jest. O Jezus, za dużo odległość. Z bezpośredniego wolnego to jest 30 metrów, to jakby lewy podchodził, to by było 30 metrów mogłoby być. Ładnie go minął. Bereszyński i mamy bramkę.
Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No, zarysowuje się wyraźna przewaga. Jest 3 do 0. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. On robi zmiany? To ja też. Poczekajcie, Świderski schodzi, bo go prawie nie widać. Płacheta dajmy. Jóźwiak dajmy za Bereszyńskiego. I Kownacki za Świerczaka. I dobra. Zobaczymy teraz. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Atakują Rosjanie. Od Rosji jadę. Szabelką to czym? Szabelką to czym? Wynieś mi chusteczkę. We Wrocku oczywiście będzie ten mecz. W kotle chyba czarownicy. Albo na Stadionie Śląska, nie wiem, nie powiem wam. Wymarzona okazja! I zmarnowana szansa. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Cały stadion na chwilę zamarł, bo strzały z takiej odległości rzadko nie kończą się bramką. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Mogą teraz skarcić rywali. Dobrze się rozwija ten kontratak. Tak, 4. Łatwe wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna, wszystko wydarzyło się. Niewykorzystane okazje się mszczą. Pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Ruski mieli dzisiaj odmiara. W tym wirtualnie wykorzystane. Niewykorzystane okazje to się zemściły teraz. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Uzjajew. Jajew. Mario Fernandez. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. I teraz strata. Babo kryją, no i będzie... Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce! Niesamowita! Tak to się gra, panowie. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie to wszystko wykończył. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. Klaska z gola. Zawodnik z żółtą kartką na koncie opuszcza boisko. Ostrożność trenera rzeczywiście uzasadniona. 5 do 0. To jest różnica dwóch klas. Katastrofalnie dzisiaj grają rywale. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Zagrywa piłkę na skrzydło. Piłka oddana rywalom. Zostawił za sobą trochę boiska. To musi być gol! Kurde, pomaga. Interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnane. Aleksiej Mirant. Gołowin. Schodzi do środka ze skrzydła.
pokonuje z piłką kolejne metry. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Wysoki pressing się opłaci. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? I to by koniec. 5-0. Zobaczymy, jak będzie jutro. Odnosi zwycięstwo. Wspaniały występ i prawdziwy pokaz siły. Cały zespół doskonale wiedział, co ma robić na boisku, a każdy trybik świetnie wykonał. Przepraszam was bardzo. Może być zadowolony ze swojego występu. Zobaczymy, jak będzie jutro. Tu jest wygrana. Świetny występ, solidnie pokazywał się przez cały czas. Wspomógł zespół wygranej, a do tego sam raz umieścił piłkę w siatce. Do usłyszenia. Do środy. W środę się usłyszymy jutro niekoniecznie, bo jutro nie mam czasu jakby nagrać do was materiału, więc dlatego dzisiaj jest materiał. Wylatuje Polska, Rosja. Trzymajcie się do środy. Pa. Przemysław Frankowski.